Dobry wieczór, panie, panowie, inne wafelki. Z tej strony wasz ulubiony obrażacz autorów map do klocków. I dzisiaj nadszedł ten dzień, w którym udaję, że mój kanał wcale nie jest martwy. Bardzo zaintrygował mnie niewidzialny wróg, którego opis to jest jedno zdanie i ma jeden screenshot z moim ulubioną czcionką Chiller, kolorem czerwonym, pochylonym w prawo. No na macmapach.pl by to nie przeszło za sam opis, ale skoro wielmożny Syfon, czy jak on się tam nazywał, admin tej strony to zaakceptował, no to pewnie musi być dobre, więc in Syfon we trust. Niewidzialny wróg. Okej, okay, to już jest pierwsza rzecz, za którą ta mapa by wyleciała na polskiej podróbie strony, z której to pobrałem. To niebywałe, że Minecraft.pl mają takie wysokie standardy i oczywiście nie mogę skakać, bo to jest straszne. Ogólnie zaintrygowała mnie też ta mapa tym tytułem, dlatego że miałem kiedyś koncept na zrobienie właśnie mapy horror, gdzie główna mechanika polega na tym, że potwór jest niewidzialny i widać go tylko na nagraniu z kamery, które jest opóźnione na kilka sekund, więc zawsze informacje o miejscowości i pobytu potwora ma się z opóźnieniem. Pochuj jest ten loading! Pochuj to jest, to niczemu nie służy. 0 na 10. Chujowe. Serio, tak nienawidzę, kurwa, jak ludzie dają te loadingi w mapach, które nic, kurwa, nie wnoszą. Kiedy jest po prostu loading, żeby zapchać czas. Co to jest? Oczywiście, Mario Pluszak, Maryfak. My computer is old, I need to change it to a new one. Bo stać cię kolego na 3 monitory i nastać na nowy komputer. Dobra, czy ja teraz muszę iść? Ale? Czemu nie mogę się ruszyć? I think I better go drink water. Okej. Przepraszam, bo... Nie no, zajebiście, nawet nie mogę tych zjebanych efektów z siebie zdjąć. Any tricky is to unlock this door, they are scout. Kurwa, kto normalny blokuje sobie drzwi w domu na trzy klucze i musi ich potem szukać? Serio, to tak bardzo nie ma sensu i mnie to zawsze tak irytuje. Tu kolejne wizy dowody na to, że autor tego jest Mario Fagien. To nie wiem, czy jestem głowy. Tak, musi sobie kupić nowy komputer, ale ma ogromny telewizor. Let's see what is on the... Czemu to mi się po prostu losowo odpala? O co chodzi w tej mapie? Czemu telewizor mi pokazał jakąś losową ulicę? Jaki był zamysł tej mapy? New quest, leave your home. Ale nie miałem, nie wiem, znaleźć trzech kluczy, żeby... Czemu... Jakie pil... Czemu dostałem losowy jumpscare z Wither Skeletonem? O co chodzi w tej mapie? Czy to ma w ogóle próbować mieć sens? Okej, to są losowe tory schowane. Czy to dźwignie mi, jak w Stalkerze otworzy gdzieś sekretne przejście? Ej, bo jak Stalker... Stalker był... Ech. Ale przynajmniej było wiadomo, o co tam chodzi, że ktoś ci się włamał do domu i miał sekretny pokój. Tak tutaj dzieją się totalnie losowe rzeczy. Czyli teraz w końcu mam wyjść z domu, czy mam znaleźć trzy klucze, czy o co kurwa chodzi? Dlaczego to mnie tak przeniosło? Czemu mam indoor podwórko? Jeszcze brakuje, żeby był loading screen między tym. Czemu nad tymi drzwiami nic nie ma? Czemu ta mapa jest w taki sposób skonstruowana? Nie rozumiem tego totalnie. Co ja muszę zrobić? Muszę znaleźć te klucze, czy... Po chuj chodzi? Czy ktoś to w ogóle testował? Ja mam wrażenie, że ta mapa chyba jest popsuta, bo ja tutaj dosłownie latam na spectatorze teraz. Ale nigdzie tutaj nic nie ma dalej. Nie widzę tutaj ani żadnych skrzynek, ani żeby, nie wiem, armor standy gdzieś były i... Chwila, kurwa. Nie! Nie, on tego nie zrobił. Ja pierdolę! Excuse me, ale ja resztę tych kluczy naprawdę poszukam na spectatorze, bo...
to. Czy to jest? Tak, to jest. To jest kolejny. Żeby to się nie popsuło. I ostatni też pewnie gdzieś będzie z jakimś losowym obrazem. Właśnie dlatego się zastanawiam, czy tędy nie muszę wejść za ten? Nie, akurat nie tym razem. Gdzie autor pijany bądź nie z pełną rozumu schował ostatni klucz? Chyba przypadkiem gdzieś wlazłem i przyszedłem tam, gdzie powinienem. Czyli wyszedłem jakimś cudem z domu, okej. I co ja teraz muszę zrobić, bo ja totalnie nie rozumiem. Czemu to jest jakiś losowy westernowy dom? Czemu tutaj jest... Myślę, że to jest chyba ten sklep, o którym on mówił. I po chuj mi jest ten jambus, naprawdę tego... Tak mnie to denerwuje, jak nie mogę skakać, kiedy... To nie jest jakby wymagane z poziomu mechanik. Enter. To jest zaszklone. Czy ja teraz mam jakoś dotrzeć do tego sklepu? Czy ta mapa była w ogóle sprawdzana? Climb the lines. Czemu dostałem ten quest dopiero jak tutaj podszedłem? Czemu musiałem się włamać do jakiegoś domu? Find the hammer. Czemu dostałem z pizdy game over? Aha! Tu... jakieś ludzie chodzą. Czemu... włamałem się do jakiegoś domu, żeby zajebać z niego młotek? Co autor tej mapy brał? Bo chce to samo. Przynajmniej jest checkpoint. Szkoda tylko, że źle ustawiony. Dobra, ja będę sneaky. Ja mnie z jakiegoś powodu złapał tutaj, okej. Okay. Kurwa mnie to. A to jest kolejny! To jest pusty pokój bez niczego. Tu są okna do środka domu, za którym jest ciemność. I will use this to break window. Czy ja włamałem się do czyjegoś domu, żeby zajebać z niego młotek, żeby włamać się do sklepu? Co autor brał podczas robienia tej mapy? Turn off the cameras. Aha. Pokazane jak te kamery widzą. I to nie... Nie muszę jakoś przez to przejść? Pamiętam, że bardzo dawno temu kalendarz na swojej mapie zrobił właśnie coś podobnego z kamerami. Nie, naprawdę, excuse me, ale kurwa nie. To jest po prostu zbyt bolesne. Gdzie jest przycisk do wyłączania kamer? Czy on będzie tutaj? Gdzie się wyłącza kamery? Na górze? Tak cały czas się patrzy. Może tutaj? Może tutaj?
It's a guard here. Leave. Ja pierdo, czemu? O co chodzi? Dobra, zabiję go, będę antagonistą. Znowu pojawił się N-word szkielet. Który jest moim nightmare. To jest kurwa twoje największe pytanie, typie. Bring me a pumpkin pie, put the item in your second hand, stop, proceed. Czyli... jakiś zły, przedwieczny demon strachu... sobie stwierdził, że... mam mu przynieść... dniowe ciasto. Jeszcze jest uśmieszek. Czy to przypadkiem nie jest mapa Kwiliksa z multikonta wysłana? Skoro i tak czytuję tą mapę... nie to. Do drugiej łapy mu to włożyć, tak? Jakie będzie twój kolejny challenge? Koszmarze. Bring me demonic key. Tym razem przynajmniej dostałem jasną wskazówkę, gdzie mam iść. Ja kinda widzę, jaki mood gameplayowy autor chciał tutaj osiągnąć, żeby to było jak jakieś takie stare, dziwne horror gry. Czy się między wampami przychodzi w ogóle, ale no to coś mu nie wyszło. Czy to są teraz kamery? Nie, to nie są kamery, bo po co używać danego elementu level designu do jednej konkretnej rzeczy, żeby się to nie myliło. Czy to jest teraz jakiś zasrany labirynt? Ja myślałem, że ta mapa się skończy po wyjściu z domu. Ja będę to spectator modował, ale ja chcę to przejść do końca, bo jestem ciekaw, o chuj tu chodzi i czy o cokolwiek tu chodzi. To jest jak w tych horrorach z RPG Makera, Crooked Man czy tego typu rzeczy, było miliard drzwi i żadne z nich się nie chciało otworzyć, tylko jedne losowe, akurat te, które miały gdzieś iść. O! Siema strażnik. Your sister. Sister. Demonic key. Czemu moja siostra wisi na łańcuchach w losowym domu, z którego miałem przynieść demoniczny klucz? Czy ja stąd teraz mogę wyjść? Proszę mnie wypuścić. A, miałem to włożyć w drugą łapę i mnie to teleportowało. Szkielet się zdecydował. You'll have to fight for me. Teraz to się otworzyło. Długo to będę musiał wisieć. Let me out. Ta mapa chyba się zepsuła. Okay, nie ma tu funkcji, czyli wszystko jest robione redstone, nie? Czyli pewnie gdzieś się zawiesił sygnał w repeaterach. Bo scoreboardów też tutaj nie ma, bo po co? No tej mapy się nie da przejść. Dosłownie nie mogę stąd wylecieć. Tak zwany speedrun stracy. Po prostu przelecę tu na spektatorze i zobaczę, czy coś się stanie. Tak, dobra. Da się to w ten sposób obejść. Finalny chapter. Trzeci quest. Nightmare.
Czemu tu jest losowo kopalnia w jakimś parku? Może naprawdę powinienem przestać zadawać pytania, bo i tak żadnych odpowiedzi nie uzyskam. Ta mapa nie ma totalnie żadnego sensu. Będę mógł dać taki clickbaitowy tytuł napisany all capsem. Minecraft horror, ale nie ma sensu. To villager. Dostałem jumpscare z pillagera. Aha, czy teraz muszę się z nim fajtować? Okej. Enemy sword. Put the item in your second hand to progress. Czyli że ten miecz? To? Co ja mam położyć w moją drugą łapę, żeby sprogresować? Tutaj mam coś włożyć? Tak, tutaj miałem miecz włożyć. Czemu teraz nagle jestem w szpitalu? Gdzie jest moja familia? Halo? I teraz się okazuje, że to nic nie miało sensu. O mój kurwa chodzi w tej łapie! Jak przestało na mój wspaniały kanał, na końcu filmu z mapy Minecraft powinienem rozsiąść się w łódce i ją zrecenzować. Więc... In the first age, in the first battle, when the shadows first lengthened, one stood. Burned by the embers of Armageddon, his soul blistered by the flames of hell and tainted beyond ascension, he chose the path of the perpetual torment. In his ravenous hatred he found no peace, and with his boiling blood he scouted the Umbral Plains, seeking vengeance against the dark lords who had wronged him. He wore the crown of the Night Sentinels, and those that tasted the bite of his sword, they named him the Doomslayer. Pytacie się, dlaczego zamiast recenzji mapy przerzucałem Slayer's Testament? Jeśli ta mapa nie miała absolutnie żadnego sensu, na jakiej podstawie moja recenzja ma być?